kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 13. Pan Jezus wzrasta w latach. Drogie dzieci, na pewno rozumiecie dobrze, że Pan Jezus też był małym dzieckiem, tak samo jak wy. Był on synem Pana Boga, ale jadł, spał, pracował i bawił się, tak jak wy. Czy zastanawialiście się już kiedyś, jaki on był? Chcę wam o tym opowiedzieć, abyście dzięki temu mogli go naśladować i w ten sposób pójść do nieba. Pan Jezus mieszkał ze swoją mamą, Najświętszą Maryją Panną oraz ze świętym Józefem. Ich rodzinę nazywamy świętą rodziną. Pan Jezus chce, aby wasza rodzina przypominała świętą rodzinę. Święta rodzina była uboga. Pan Jezus, Maryja i Józef nie mieli wielu różnych rzeczy, ale mimo to byli bardzo szczęśliwi. Nikt z nich nie był w złym humorze, ani też nie myślał tylko o sobie, czyli nie był egoistą. Pan Jezus bardzo kochał swoją matkę i świętego Józefa. Pomagał im zawsze, nawet kiedy nie prosili o to. Pan Jezus był pracowity. Wykonywał różne prace. Czasem chodził po wodę do studni dla swojej mamy, sprzątał i wycierał naczynia po posiłku. Czy wiecie, że święty Józef był cieślą, czyli stolarzem? Robił stoły, ławy, łóżka, drzwi. Nauczył Pana Jezusa posługiwać się młotkiem, wbijać gwoździe oraz wykonywać wszystkie prace stolarskie. Pan Jezus był bardzo szczęśliwy, że mógł pracować. Nigdy się nie skarżył, nawet jeśli praca była ciężka lub było bardzo gorąco. Pan Jezus zawsze robił to, o co prosiła Maryja i święty Józef. Kiedy święty Józef prosił go, aby przyniósł trochę drewna lub pozamiatał warsztat, Pan Jezus od razu i z całego serca był posłuszny, ponieważ wiedział, że to sprawi przyjemność jego Ojcu w niebie. Kiedy święty Józef lub Maryja zadawali pytania Panu Jezusowi, on zawsze odpowiadał prawdę, nigdy nie skłamał. Czy przypominacie sobie, kto okłamał Adama i Ewę w raju ziemskim? Diabeł. Dzieci, które kłamią, sprawiają przyjemność diabłu. Nie należy bać się mówić prawdy, ponieważ Pan Bóg kocha dzieci, które mówią prawdę. Inne dzieci z Nazaretu lubiły przebywać z Panem Jezusem, ponieważ On zawsze był grzeczny i dobry dla wszystkich. Czy możecie sobie wyobrazić, że On kogoś popchnął albo oszukiwał w zabawach? A przecież tak wiele dzieci to właśnie czyni. Ale oczywiście Pan Jezus nigdy tego nie zrobił. On chciał, aby wszyscy byli szczęśliwi. Jeśli święty Józef dawał Jezusowi kilka kawałków drewna do zabawy, on dzielił się nimi z dziećmi, które nie miały zabawek. A jeśli któryś z jego kolegów był smutny, zawsze go pocieszał. Kiedy Najświętsza Maryja Panna wołała Pana Jezusa, by przyszedł do domu, on wracał od razu. Pytał ją często: Mamusiu, czy mogę ci w czymś pomóc? Pan Jezus bardzo lubił przebywać ze swoją mamą i rozmawiać z nią. Pomimo tego, że Pan Jezus był Bogiem i nie musiał się niczego uczyć, chodził do szkoły jak wszyscy chłopcy i dziewczynki. Jego nauczyciele nauczyli go czytać, pisać, liczyć. Pan Jezus zawsze słuchał ich z uwagą. Czy sądzicie, że Pan Jezus rozmawiał, kiedy miał słuchać? Nie. On czekał, kiedy będzie poproszony, aby mówić. Nie bił się nigdy z innymi chłopcami. Zawsze był punktualny. Nigdy się nie spóźnił. Jak bardzo aniołowie byli szczęśliwi, widząc Pana Jezusa, który pracuje, bawi się, jest posłuszny i służy innym.
Jeśli będziemy naśladować Pana Jezusa, pójdziemy do nieba. O Panie Jezu, pomóż mi naśladować Ciebie. Pytania. Czy staram się naśladować Pana Jezusa? W domu? W szkole? Kiedy pracuję i wykonuję swoje obowiązki? Kiedy się bawię? Czy Pan Jezus był takim dzieckiem jak Wy? Czy Jego rodzina była szczęśliwa? W jaki sposób Pan Jezus pomagał swojej matce? Kim z zawodu był święty Józef? W jaki sposób Pan Jezus pomagał świętemu Józefowi? W jaki sposób Pan Jezus był posłuszny? Czy Pan Jezus mówił zawsze prawdę? Kto okłamał Adama i Ewę? Kto cieszy się, kiedy ludzie kłamią? Dlaczego dzieci z Nazaretu lubiły przebywać z Panem Jezusem? Czy Pan Jezus bił innych lub oszukiwał w zabawach? Co robił Pan Jezus, kiedy Jego mama Go wołała? Jaki był Pan Jezus w szkole? Gdzie będziemy mieli szczęście znaleźć się, jeśli będziemy naśladować Pana Jezusa? Zadanie. Za chwilę usłyszysz kilka zdań. Zastanów się, które z nich dotyczą tych dzieci, które próbują naśladować Pana Jezusa. Wypisz imiona tych dzieci, którym się to udało. Piotrek denerwuje się, bo przegrywa w grze. Maksiu pomaga tacie, gdy robi drobne naprawy w domu. Natalia nie przyznaje się do prawdy, gdy zrobi coś złego. Kasia pomaga mamie przy nakrywaniu do stołu. Marek pożycza zabawki swoim młodszym kolegom. Joasia przeszkadza pani podczas lekcji w szkole. Marysia idzie do szkoły, nawet jeśli nie zawsze ma na to ochotę. Janek nie przerywa zabawy, gdy jest wołany przez rodziców.